Tak, ja mam takie pytanie odnośnie tej uchwały, ponieważ 4 sierpnia 7 sesji Rady Miejskiej była podobna uchwała, która też dotyczyła tego samego budynku, lecz w nazwie, w treści było w sprawie upoważnienia burmistrza Tłuszcza do nabycia gruntów położonych i podanych. Moje pytanie brzmi, ponieważ na osiedlu, na spotkaniu osiedla Słonecznej było powiedziane przez pana burmistrza, że tamta uchwała nie była wiążąca, że i tak nie uprawniała do kupna budynku, tylko rada mogła taki zakaz dokonać. Moje pytanie brzmi, czemu jest zmiana treści uchwały? Już odpowiem. Tamta uchwała, bo właśnie ja nie przeprowadzam negocjacji, przygotowań wszystkiego, natomiast burmistrz Tłuszcza ma możliwość dokonywania zakupów bez zgody rady, z tego co pamiętam, na określoną kwotę 1 miliona złotych, tak? Zapewne kwota za ten budynek wraz z gruntem będzie wyższa, w związku z powyższym tak wymagana była zgoda rady na nabycie tej nieruchomości. Natomiast jeżeli chodzi, dlaczego została ta uchwała zmieniona, to jest to dość proste. Ja bardzo bym chciał tą nieruchomość dla gminy nabyć. Natomiast państwo radni zwracali się z różnymi uwagami, zastrzeżeniami, że nie wiedzą, jaki jest stan techniczny tego budynku, ile będzie kosztował. Więc w związku z tym, żeby cokolwiek można było więcej powiedzieć, to należy przeprowadzić ekspertyzy budowlane oraz wyceny tej nieruchomości, tak żeby można było mówić o konkretach, ile ten będziemy praktycznie naprawdę, ile pieniędzy będzie potrzebne w razie czego do przeprowadzenia jakichś zmian, czy to wymiany instalacji, jakiejś elektrycznej, czy nie, no nie wiem, to już było określone życzenia. Więc ta uchwała pozwala na to, ażeby mógł zlecić wykonanie takich ekspertyz. No tak. Jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie tych ekspertyz. Rozmawialiśmy, że będzie jeszcze znawca znał się publicznym designu. A czy będzie taka przeprowadzona ekspertyza przez fachowca jakiegoś architekta, który wyceni nam mniej więcej, ile może kosztować adaptacja tego budynku na cele domu kultury? Jeżeli państwo radni będą sobie tego życzyli, to tak. Na podstawie tego prawa. Kto z państwa radnych jest za uchwałą w sprawie upoważnienia burmistrza Tłuszcza do przeprowadzenia czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia nieruchomości gruntowych i prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem położonym w Tłuszczu przy ulicy Kościuszkiej? Kto jest z państwa za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Budżetowa na ostatniej sesji będzie opóźnienie prac przy przedszkolu Wniosek. A nawet, i tu cytuję, poinformował pan o tym, że może dojść do tego, że trzeba będzie wziąć nową, droższą firmę, która wykona pracę, nawet rozpocząć od początku całą procedurę przetargową, gdyż środki na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej na sesji 28 czerwca w kwocie do 10 tysięcy, a przetarg został rozstrzygnięty już 22 lipca za kwotę 66 343 zł. I 1 000, który wziął pan z donacji. Wprowadziłem pewien błąd, musiałbym to sprawdzić, natomiast jedno jest pewne. Na ostatniej sesji nie zostały wprowadzone zmiany do budżetu. Jeżeli chodzi o szkoły w miastę, to inne szkoły na pewno przez to ucierpiały i to nie ulega wątpliwości. I mi się wydaje, że powinniśmy zakończyć dyskusję na ten temat. Prawo jest w treści szesnego wypowiadał się, że 11 radnych nie wyraziło zgody na budowę wodociągu. Nie wiem, czy to zrozumiałam, czy nie? Wydaje się, że to źle pani. No tak, jest. 11 radnych. No nie, no jest pani, nie będzie, na pewno. Może radny wytłumaczy, skoro taką informację dam. Jak argument? Może pani, ja może spróbuję wyjaśnić. No jest tak. Zrozumiałam, czy nie? Nie. Dlatego, że 11 radnych bardzo często głosuje, a ostatnio także głosowało przeciw na sesji.
A to, co dotyczy teraz inwestycji, to jest ta nowa sprawa, którą próbujemy razem wspólnie wprowadzić, znaczy te inwestycje wdrożyć w życie, żeby mieszkańcy mogli korzystać, żeby ochrona środowiska i my sami byśmy z tego korzystali. Żeby to było w miarę niedrogie, a skutecznie i w czasie, bo w innym układzie wydaje mi się, że nie będzie nigdy wykonane cała gmina. Nigdy. Tak, jest szansa i możemy to zrobić. To tylko tyle. Dziękuję, ale... Chodzi o zgody. Na to to nie jest. To jest jak czarny merytm na biurku. Nie, proszę, nie masz. Dobrze, dziękuję. No chciałem wytłumaczyć, przepraszam, że panie Henryku, troszeczkę pan też teraz wprowadza opinię, bo 11 radnych za budżetem nie głosowała przeciwko. Ja powiedziałem, że 11 radnych wiele razy głosowało przeciw. To proszę mi powiedzieć. Dobrze, ale tu nie ma miejsca. Dobrze, to proszę bardzo. Za uchwałą budżetem głosowało 6. Ja bym się puścił dwa psy nie na wiosce. Takie jakieś może mają po 4 miesiące te piesy. Ważarne. Mieszkanka naszej wioski poniedziałek rano przyprowadziła mi te psy no, na moje posady, na podwórko, to jako do sołtysa, bo przeszkadzają, dzieci się jej boją, jak sprowadzają i się moje te psy. Więc ja jej przyjęłem, co miałem zrobić. Ja mówię, ale ja proszę do sołtysa i proszę więcej ją chodzić. Zamówiłem rano, przyjęłem te piesy, zbawiam. Szkoda i takie duże na to. Proszę, zgodziłem w poniedziałek, może jeszcze w niedzielę. Powiedziałem jeszcze przyszedł z wioski, może ktoś by chciał takie pieska wioski przeszedł, tak ładnie pieska nie, może 3 miesiące, pieska chyba więcej nie ma. Na to się nie zgłosił, właściciel by go wziął. Na to wyjął, że to jest tak nie miejsc, to pana Białka, bo się tu zajmuje pani sprawami. Pana Białka nie było w poniedziałek, dlatego nie byłem w dole. Też go nie było. Dzisiaj na to wyjął do niego, osobiście był, ale nie zwołuje już tak, że jak sprawa, to nie pana mówię, we wtorek. Poniedziałek pana nie widziałem, bo nie zostawił sam go zrobić. Ja nie wiem, co pan z nim zrobił. Po co pan się przyjmował? No to ja bym tak. Proszę cię, pokój, to ja bym się wyjął. Sytuacja z psami jest ciężka. Ja przepraszam, bo są dwie możliwości, tak? Albo te pieski znajdą właściciela, albo muszą zostać odebrane przez specjalną firmę, która je zawiezie po prostu ze schroniska. No to jest dość kosztowna operacja, ponad 2000 zł od jednego pieska, więc może razem poszukamy. Proszę o spokój. Naprawdę przepraszam, ładne pieski. Franciszko, mam pytanie do pana radnego z mojego okręgu i do pana burmistrza. Dziękuję za zainteresowanie, że jest taka miejscowość jak Franciszku, który wywołał pan mnie jako sołtysa do odpowiedzi. Teraz ja mam do pana pytanie. Przez 8 lat swojej kadencji, 9, 3 kadencja pańska, ile razy zrobił pan zebranie wiejskie z własnej inicjatywy z mieszkańcami Franciszkowa, Szczepanka, Stasinowa? Robiąc zebrania, robi pan tylko zebrania Miąsy i Jadwigi. Oprócz, nie mówię o zebrania, jak są wybory. Panie, ja mam takie pytanie, ile razy pan powiadomił radnego o organizowanych zebraniach, o potrzebach mieszkańców na swoim terenie? Thank you.